Z całą pewnością KPT od kilku lat inwestuje w przemysł 4.0. Traktujemy to nie jako modę, traktujemy to jako nowy, ważny wertykał w rozwoju KPT. Na dzisiejszej konferencji próbowaliśmy do tej pory posłuchać tego, co mają do opowiedzenia startupy, firmy technologiczne, które przeszły przez trzeci batch, czy trzecią klasę akceleracji. Wysłuchaliśmy 11 bardzo ciekawych prezentacji, które były nie tyle historiami o pomyśle na biznes, model biznesowy i technologię ze strony startupu. To było 11 case study konkretnych wdrożeń w firmach przemysłowych i tego, czego obie strony się w tym procesie nauczyły. Spotkania, networking, ale przede wszystkim rozmowy pokazujące nieco inną perspektywę. Znaczy z punktu widzenia dużej grupy kapitałowej zwracamy uwagę na nieco inne rzeczy, aniżeli na rzeczy, na które zwraca uwagę startup, młody podmiot technologiczny. Myślę, że to jest ta wartość najcenniejsza, ta nieco inna perspektywa, która pozwala wiele rzeczy usprawnić, wiele rzeczy zoptymalizować w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu Grupy Azoty. Najbardziej wartościowym elementem udziału w programie akceleracji jest możliwość przetestowania swojego rozwiązania technologicznego w warunkach rzeczywistych u swojego partnera technologicznego. To jest wartość, myślę, największa dla każdego startupu technologicznego. Trafiliśmy na świetnego partnera. Również program merytoryczny był dla nas bardzo interesujący. Mocny nacisk postawiony został na kwestie, w których faktycznie brakowało nam wiedzy i bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni z tej akceleracji. Myślę, że to był najlepszy program akceleracyjny, w jakim uczestniczyliśmy do tej pory. W ramach programu KPT Scale Up zgłosiliśmy kilka wyzwań, które dotyczą szeroko rozumianego przemysłu 4.0. To są technologie, które z jednej strony mogą usprawnić nasz własny biznes, ale to również szeroko rozumiane produkty i usługi, które my jako grupa możemy oferować naszym klientom. Czuję się bardzo zainspirowany. Czuję, że udało nam się tutaj stworzyć przestrzeń i zgromadzić wyjątkowych ludzi. Ludzi, którzy chcą czegoś więcej, którzy są w stanie wiele poświęcić i wiele zrobić, żeby ten złoty graal, czy to, do czego dążą, dobrze zrozumieć, dobrze określić, dobrze sformułować i przede wszystkim osiągnąć. Wydaje mi się, że wykonujemy kolejne kroki ważne do tego, żeby przemysł 4.0 w Polsce się rozwijał. Rozszerzamy swoją ofertę też jako Krakowski Park Technologiczny. Zaczynamy coraz lepiej zajmować się matchmakingiem nie tylko między startupami a dużymi firmami, ale też między nimi. Wydaje mi się, że dzieje się dużo dobrego na tym rynku przemysłu 3.0 i 4.0. Trzeba pamiętać, że to są dwie rewolucje, które toczą się równolegle. Polskie firmy przemysłowe wcale nie są gdzieś w tyle za krajami zagranicznymi. To jest dobry moment na to, żeby rozwijać innowacje dla przemysłu.